Opóźnia się start ruchu Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy ma problemy w stolicy, a warszawscy radni PiSu przekonują, że miasto potrzebuje gospodarza zaangażowanego na 100%. Partię założyć chce Szymon Hołownia, który do wyborów prezydenckich szedł pod sztandarem człowieka spoza systemu. Ruch obywatelski Nowa Solidarność Rafała Trzaskowskiego ruszyć miał 5 września. Ze względu na problemy w stolicy, m.in. awarię kolektora ściekowego w oczyszczalni Czajka, Rafał Trzaskowski przesunął start ruchu na październik. 17 będzie inauguracja ruchu, natomiast zrobimy absolutnie wszystko, żeby do ruchu móc się zapisywać już wcześniej, dlatego że rzeczywiście jest olbrzymia energia ludzi, trzeba ją skanalizować. Rafał Trzaskowski zapowiada m.in. tworzenie projektów obywatelskich dotyczących edukacji i ochrony zdrowia. Obawy o przyszłość stolicy mają warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości, zauważa radny Dariusz Figura. To jest zły znak dla Warszawy, jeżeli prezydent miasta stołecznego Warszawy chce się zajmować innymi tematami. Warszawa potrzebuje zaangażowania na 100%. Nowej inicjatywy nie obawia się Platforma Obywatelska, choć według byłego szefa Platformy Grzegorza Schetyny pośpiech nie jest wskazany. Musi zamknąć te problemy swoje warszawskie i wtedy przystąpi do pomysłu realizacji obywatelskiego ruchu. Jak zapewnia senator Platformy Marcin Bosacki, nie ma mowy o rywalizacji lub własnej ścieżce politycznej Rafała Trzaskowskiego. Rozmawiałem z nim, mówił wielokrotnie, że absolutnie nie chce się odcinać, tylko chce wzmocnienia Koalicji Obywatelskiej i opozycji demokratycznej. Wokół Platformy funkcjonują już ruchy obywatelskie, takie jak Obywatele RP, zaznacza politolog Michał Siekierka. Ruch Trzaskowskiego nie zwiększy popularności Platformy Obywatelskiej. Będzie to coś, co bardziej by konsolidowało ten czynnik społeczny, który już w zasadzie przez Platformę jest zagospodarowany, a który Platforma może stracić na poczet innych ugrupowań. Do końca roku na polskiej scenie politycznej pojawić ma się nowa partia polityczna. Jej twórcą będzie szef ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia. To jest partia, którą Ruch Obywatelski zakłada. Po to, żeby mieć sprawczość w tym obszarze polityki, w którym potrzebujemy dzisiaj sprawczości, w którym obywatele muszą się znaleźć. Mówię tu o Sejmie. Jeszcze przed wyborami prezydenckimi Szymon Hołownia mówił o potrzebie walki z partyjniactwem. Od września w ruchu Polska 2050 jest posłanka Hanna Gill-Piątek, która opuściła lewicę. Aktywnie działa u boku Szymona Hołowni. Dlatego skorzystałam ze swojego poselskiego uprawnienia i złożyłam interpelację do ministra Dworczyka. O swoich posłów obawiać mogą się inne partie polityczne, choć możliwe są też koalicje, o czym mówi senator PSL-u Jan Filip Libicki. Cały ruch skręca ostro w lewo. Mnie to się niespecjalnie podoba, ale być może, że tak powiem, Szymon Hołownia w przyszłości przedstawi jakieś takie elementy czy takie osoby, które byłyby dla mnie jako konserwatysty członka PSL-u interesujące. Nie wykluczam tego. Szymon Hołownia skutecznie walczy o poparcie głównie wśród wyborców Platformy Obywatelskiej, mówi politolog Bartosz Brzyski. Zabiega o to, aby zamieszać trochę na tej scenie politycznej, zagrozić Platformie Obywatelskiej. Natomiast nic nie wskazuje na to, że byłby w stanie jakoś pobudzić ją Rafał Trzaskowski. Popularność obu ruchów jest niewielka. Według sondażu CBOS ruch Szymona Hołowni popiera 25% ankietowanych. Zapowiedź powstania ruchu Rafała Trzaskowskiego cieszy 22% respondentów.